Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów Wam zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w określonym celu. Gdy zadanie przykładowe ma następującą treść. Bank udzielił klientowi kredytu o wysokości 200 tysięcy złotych, który ma być spłacany stałymi płatnościami płatnymi na początku każdego okresu półrocznego przez kolejne 4 lata. Roczna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja półroczna. Jaka jest wartość jednookresowej płatności, czyli wysokość raty wraz z odsetkami? W tym zadaniu będzie nam chodziło o ustalenie, ile bank będzie nam kazał wpłacać w związku z tym, że już teraz zaciągnęliśmy w banku kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych. Kapitalizacja jest półroczna. To jest podstawowa informacja z treści zadania. Po dniu będziemy musieli wszystko uzgodnić. I teraz tak, jeśli kapitalizacja jest półroczna, czyli odsetki naliczane są co pół roku, to stopa roczna musi zostać podzielona przez 2. A więc stopa roczna, która wynosi początkowo 10%, my będziemy przeliczali ją na stopę półroczną. Będzie ona wynosiła, wiadomo, 5%, ale takie przeliczenie jest konieczne. To, co my musimy ustalić, jest to wysokość tej stałej wpłaty, jaką będziemy dokonywać na rzecz banku z powodu udzielonego nam już kredytu bankowego. Ważne jest to, że nasz kredyt będzie zawsze płacony na początku każdego okresu półrocznego, czyli już w momencie udzielenia kredytu teoretycznie już musimy wnieść pierwszą ratę za udzielenie takiego kredytu. Dlatego też PVA to będzie już udzielony kredyt. Często stosujemy element apostrofu tutaj z primem, gdyż jest to informacja z treści zadania, że te płatności mają miejsce na początku każdego okresu półrocznego. A więc jest to wartość płatna z góry i ta wartość tych wszystkich płatności jest uznawana jako wartość początkowa tych rent. Jeżeli teraz wiemy, że okres naszych kapitalizacji to 4 lata, czy powiedzmy tak, liczba tych kapitalizacji musi być zgodna z częstotliwością. A więc jeżeli wiem, że czas naszego spłaty kredytu to 4 lata, my musimy przeliczyć lata zgodnie z kapitalizacją na półrocza. I jeżeli wiem, że każdy rok to zawiera 2 półrocza, czyli 4 razy 2 daje nam 8 półroczy. 8 półroczy to jest ten element, który też jest niezbędny do przeliczenia do tego zadania. Jeżeli wiem, że stopa procentowa w stosunku rocznym to 10%, to jest ostatnia informacja, jaką uda nam się wyciągnąć z treści zadania. Kolejny element jest to ustalenie odpowiedniego wzoru na renty. Na renty mamy bardzo dużo wzorów, a my musimy wybrać ten, który bazuje na tym, jak się ustala rentę na podstawie wartości początkowej na tych rentach płatnych z góry, co jest ważne. I uznajemy, że nasz kredyt został już oddzielony, czyli wartość kredytu traktujemy jako bieżącą wartość rent, czyli podstawę do później spłacania tego kredytu. Czyli to są teraz udzielone, jeszcze raz powtórzę, pieniądze. Czyli jeżeli wybierzemy ten wzór z możliwością właśnie płatności z góry, jak tutaj jest to zaznaczone, podstawiamy nasze wszystkie elementy i to, co uzyskamy, jest to stała płatność, jaką będziemy musieli wnosić do naszego banku w związku z zaciągniętym kredytem na początku każdego okresu półrocznego przez 4 lata, już od początku pierwszego półrocza. Zostaje nam tylko napisanie kilku słów interpretacji, jak w każdym przedmiocie ilościowym, ekonomicznym.
wystarczy napisać, że płatność stała będzie podawana, powinna wynosić 29 470 zł i 82 grosze na początku każdego okresu półrocznego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.